Bo masz wpływ na Kołobrzeg. Pod takim hasłem Urząd Miasta zachęcał do składania wniosków w ramach budżetu obywatelskiego. Ostatecznie wpłynęło ponad 50 projektów o charakterze infrastrukturalnym i społecznym. Jest w czym wybierać, jest ogromne duże zainteresowanie ze strony zarówno strony osób młodych, jak i seniorów, jak i rodzin z dziećmi. Więc dzisiaj, abyście Państwo mogli mieć wpływ na to, co będzie się działo w Kołobrzegu, to jest ostatnia szansa. Kto jeszcze nie zagłosował, przypomnę, każdy może oddać jeden głos, nie ma ograniczeń wiekowych. Każdy, kto mieszka w Kołobrzegu, może, a nawet uważam, powinien zagłosować i zadecydować o tym, co w przyszłym roku powstanie w przestrzeni publicznej naszego pięknego miasta. Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze oddać swojego głosu, może to zrobić dzisiaj do północy drogą elektroniczną. Jest to bardzo proste. Trzeba wejść na stronę www.bo.kolobrzeg.pl i w zasadzie tam jest tak precyzyjna i klarowna instrukcja, że każdy jest w stanie przez nią przebrnąć. Liczenie głosów odbędzie się 9 grudnia, ogłoszenie wyników natomiast 13. Realizacja projektów nastąpi w przyszłym roku. Tegoroczny budżet na projekty wynosi 1 000 000 zł.